Nowy sezon zespół Leclerc Moja Radomki Radom rozpoczął znakomicie, bo od 3 domowych zwycięstw po 3-0 z polskimi przetworami Pałacem Bydgoszcz, ŁKS-em Komerskonem Łódź i Jokerem Świecie. Radomianki potknęły się jednak w ubiegły weekend w meczu z Beniaminkiem Uniopole, który też na początku sezonu spisuje się bardzo dobrze. Radomianki przegrały w Opolu 2-3. Teraz po raz czwarty zagrają we własnej hali. W niedzielę 24 października podopieczne Ricardo Marqueziego podejmą Grota Budowlanych Łódź, który do tej pory w 4 spotkaniach 2 razy wygrał i 2-krotnie przegrał i zajmuje obecnie 5 miejsce z dorobkiem 7 punktów. Radomka w tabeli Tauron Ligi jest 2. i ma na koncie 10 oczek. Początek meczu o godzinie 18.